pierwszej dekadzie lutego prokuratura rejonowa w Suwałkach na podstawie publikacji Radia Białystok wszczęła postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach był zastraszany nagonką medialną w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec jednego z suwalskich sędziów Sądu Rejonowego. Tydzień później, w ostatni czwartek, 15 lutego, do suwalskiej prokuratury okręgowej wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tego samego prezesa Sądu Okręgowego. Podejrzenie dotyczy czynu z artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Informacja ujrzała światło dzienne podczas dzisiejszego posiedzenia sądu w tzw. sprawie KODU. Potwierdził ją rzecznik suwalskiej prokuratury. Potwierdzam to, że 15 lutego bieżącego roku do tutejszej prokuratury wpłynęło zawiadomienie, jest to zawiadomienie anonimowe o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach. Kierując się dobrem śledztwa, w tej chwili nie mogę udzielić więcej informacji, jeżeli chodzi o podanie szczegółów tego zawiadomienia, tudzież czynności wykonanych w tej sprawie. Takich informacji będę mógł udzielić za tydzień. Jeżeli chodzi o kwalifikację prawną, no to tego typu czyny zawsze kwalifikujemy z artykułu 231, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego albo niedopełnienia przez niego obowiązków służbowych. I to z powodu tego właśnie zawiadomienia sąd zmuszony był odroczyć sprawę w tzw. sprawie KODU. Wnioskodawcy, anonimowi, wskazali bowiem we wniosku, że z procesu należy wyłączyć ich zdaniem wszystkich przedstawicieli suwalskiej Temidy, ponieważ wszyscy tutejsi sędziowie są służbowo zależni od prezesa Sądu Okręgowego. Autorzy pisma zażądali także wyłączenia z postępowania Suwalskiej Komendy Miejskiej Policji, uzasadniając to podległością wobec wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, nie uwzględnili jednak, że podległość dotyczy całej formacji. Stoi na stanowisku, że póki ta sytuacja nie zostanie procesowo skonkretyzowana, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te czynności, które zaplanowaliśmy na przykład w dniu dzisiejszym, kontynuować. Obrońcy trzech obwinionych uznali, że prowadzenie jakichkolwiek czynności procesowych w tych okolicznościach byłyby bezcelowe. Dzisiaj jest w ogóle za wcześnie na to, żeby się w jakikolwiek sposób merytoryczny odnosić do samego wniosku o wyłączenie, dlatego że sąd na dzisiaj nie dysponuje precyzyjnymi odpowiedziami zarówno z prokuratury rejonowej, jak i prokuratury okręgowej. Więc wydaje się, Wysoki Sądzie, ponieważ okoliczność tam wskazana mogłaby stanowić przesłankę do ewentualnego wyłączenia sędziów, to oczywiście sąd zdecyduje na ten temat. Natomiast dzisiaj jest za wcześnie, żeby o tym mówić i zajmować jakiekolwiek precyzyjne stanowisko. Wydaje się, Wysoki Sądzie, że w sytuacji, którą dzisiaj mamy, należałoby poczekać na precyzyjną odpowiedź zarówno z prokuratury. Dobrze. No to sąd jest zmuszony w dniu dzisiejszym odroczyć rozprawę, bo rzeczywiście nie wiemy dokładnie, jakie okoliczności są wyartykułowane w tymże anonimie złożonym do prokuratury i również nie wiemy, jakie czynności formalne podejmie ten organ lub prokuratura okręgowa w Suwałkach i w związku z powyższym, mimo starań, których tutaj dołożyliśmy, nie udało się tych informacji uzyskać, ale rzeczywiście nie można prowadzić żadnych czynności dowodowych, ponieważ być może będą one również dotyczyły czy przewodniczącego tego składu, czy też innych sędziów Sądu Rejonowego w Suwałkach. W związku z zaistniałą sytuacją istnieje możliwość wyłączenia Sądu Rejonowego z postępowania. Może się okazać na przykład, że niektórzy sędziowie albo wszyscy sędziowie tego sądu będą w tym postępowaniu, co do którego zostały złożone zawiadomienia, składać na przykład zeznania w charakterze świadków. I może istnieć też wiele innych przeszkód procesowych do procedowania w tym sądzie. Nie mi to oceniać, to jest sprawa w sensie litery prawa, a nie kto ją ocenia i tak dalej. Ja mam wysokie zaufanie do sądu, pomimo tego, że ta sprawa trafia za każdym były, jak wiadomo, już dwa uniewinnienia, dwie apelacje. Sędzia odroczył sprawę do 5 kwietnia. Do tego czasu kwestia zasadności ewentualnego wyłączenia suwalskiego sądu powinna się wyjaśnić.